Witajcie w kolejnym poradniku kopacza. Dzisiaj pinpointer, funkcja, o której wielu z Was zapomina, o której zaraz Wam więcej opowiem, bo różne są pinpointery i różne urządzenia i można wybierać na rynku. Natomiast jeśli przyjdzie to do czego, żeby takie urządzenie używać, zaczynają się problemy. Oczywiście nie chcę tutaj wdawać się w dyskusję na temat, czy pinpointer jest potrzebny, czy nie. To było wielokrotnie przerabiane na różnych forach, na różnych filmach. Natomiast chciałbym dzisiaj pokazać Wam rzecz, z której wielu z Was 90% nie korzysta w trakcie używania pinpointera. I ta mała, drobna sztuczka pozwoli Wam usprawnić poszukiwania i pomóc po prostu w tych poszukiwaniach i sprawi wiele przyjemności. Będzie Wam zdecydowanie łatwiej. Zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Sprawdzam miejsce, czy jest czyste i pokażę Wam jeszcze raz bezpośrednio, jak funkcja Retune działa na płask, zbliżając się do przedmiotu. Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Zaczynamy. Jak widzicie, tutaj zaczyna dopiero reagować. Naciskam na Retune. Jeszcze raz odpalam. I w momencie, kiedy zaczyna się sygnał, odstrajam, wycisza się. I dopiero w samym celu zaczyna pokazywać przedmiot. Także zawężamy pole po prostu poszukiwań. I teraz zrobiłem taką rzecz, że Retune zrobiłem na samej monecie. Widzicie? Nie widzi monety zupełnie. W tym momencie moneta jest niewidoczna, bo skalibrował się właśnie do tej monety. Także z powyższego filmu widać, jak to jest bardzo istotne, bo szukając nie jesteśmy w stanie namierzyć. Wiemy, że gdzieś moneta jest w okolicy. Na początku sygnału naciskamy i jesteśmy w stanie zawęzić sobie obszar poszukiwań. Ten sygnał już nie jest tak jak wszędzie gdzieś wokoło, tylko w tym konkretnym miejscu. I do tego służy właśnie funkcja Retune, do kalibracji po prostu sygnału, do kasowania sygnału, do skalibrowania się pod dany przedmiot. Oczywiście, jak widzieliście w poprzednim ujęciu, przesadziłem i po prostu moneta była niewidoczna.